rodzi się coś bardzo niebezpiecznego. Rodzi się pojęcie, które zaczyna funkcjonować po obu stronach sceny politycznej, a co za tym idzie w obu lektoratach, zemsta. Kiedyś mówiło się chleba i igrzysk, teraz już tylko igrzyski krwi. Przed nami jeszcze czarownice, stosy i różne takie rzeczy. Normalni ludzie, którzy nie byli powiązani w ogóle z żadną polityką, przyszli do pracy, zostają teraz zwalniani tylko dlatego, że pracowali dla nie tego pana. Co za kompleksy trzeba mieć, żeby do Maska próbować lecieć i się komunikować z nim. W historii Rzeczypospolitej nigdy nie byliśmy tacy bogaci, jacy jesteśmy. Przestańmy rozpaczać i stękać nad tym, czego jeszcze nie mamy. Nawet jeżeli byli ludzie, których należałoby ukarać, to trzeba ich ukarać. Ale uznawanie, że 8 lat jest do niczego i nic się tam nie stało, albo co zostało zaplanowane jest beznadziejne, to jest absurdalne. No. Myślę, że to jest chyba już najlepszy moment po godzinie, żeby zamknąć ten temat Ukrainy związany też z polityką międzynarodową i światową, bo chyba wszystkie aktualne, czy to konflikty, czy też sytuacje związane, no powiedziałbym, z powiązaniami z Polską, tak jak Stany Zjednoczone, NATO i Unia, żeśmy poruszyli. Przeszedłbym do tematu samej polityki wewnętrznej, bo dzieje się od naszego ostatniego spotkania tutaj bardzo dużo. Wymienimy tak w kolejności TVP, na pewno sprawa też w prokuraturze, w KRS-ie. Oczywiście w KRS-ie w kontekście tego, że tam cały czas mówi się o tym, o tych zarejestrowaniach tych nowych zarządów spółek TVP i Polskie Radio, no bo wiem doskonale, że minister Sienkiewicz postawił te spółki w stan likwidacji w celu restrukturyzacji. Mieliśmy protest Wolnych Polaków, mieliśmy przełożenie Sejmu, mieliśmy zamknięcie Wąsika i Kamińskiego. Mamy tą procedurę ułaskawienia, która polega na tym, że wynika z kodeksu postępowania karnego, tak, do prokuratora generalnego, do ministra sprawiedliwości jest przekierowane to pismo z taką opinią, muszą wydać sądy dwóch instancji opinię, potem on może podjąć decyzję, a w sumie ostatnio teraz też prezydent zadeklarował, że stan pana Wąsika i Kamińskiego jest tak bardzo zły, że on może ich jeszcze raz łaskawi, mimo tego, że podtrzymywał przez te wszystkie lata i teraz przez te ostatnie tygodnie, że to jego łaskawienie jest cały czas skuteczne. Będąc takim, załóżmy, Polakiem, tak, Kowalskim, pracującym, Kowalskim, statystycznym, pracującym, nie wiem, w fabryce, załóżmy, nieważne gdzie, w kwiaciarni. W kwiaciarni, gdzieś pod Warszawą, pod Krakowem, w środku Polski, nawet w Warszawie, który to ogląda i stara się zorientować w tym, co się w ogóle w Polsce dzieje. Myśli pan, co się rodzi w głowie Polaków jako społeczeństwo, oczywiście, ja tu mówię tak o całej masie, ale Polaka, którzy w tym uczestniczą w różnych właśnie strukturach, protestach, w partiach, bo mi się wydaje, że jest to dość spory zamęt i bardzo ciężko się w tym połapać. Rodzi się coś bardzo niebezpiecznego. Rodzi się pojęcie, które zaczyna funkcjonować po obu stronach sceny politycznej, a co za tym idzie w obu lektoratach, zemsta. Kiedyś mówiło się chleba i igrzysk, teraz już tylko igrzyski krwi. I to jest bardzo niebezpieczne, co się w Polsce dzieje. Dlatego, że zarówno strona, która podjęła rządy, promuje program negatywny. Ja przestrzegałem, mówiłem, że te rozwiązania mogą być bardzo niebezpieczne dla Rzeczypospolitej. Przed nami jeszcze czarownice, stosy i różne takie rzeczy. Co bardzo boli, to to, że następuje taki proces bezmyślnego karania wszystkich za wszystko. Ja rozumiem, że i cały czas powtarzałem, że są procesy, które powinny zostać uruchomione. Jeżeli ktoś ukradł, oszukał, po to jest prokurator, po to jest sąd. Ale jeżeli mamy do czynienia z sytuacją, w której całe instytucje są zwalniane tylko dlatego, że ludzie pracowali za czasów PiS-u, to są czasy Berii. Tak się nie robi. To spowoduje, że po drugiej stronie narasta i powoduje, że z drugiej strony narasta też chęć zemsty. A nie uważa pan, że to za duże porównanie, bo teraz się bardzo często porównuje do stanu wojennego. Nie. Ja mówię o czasach Berii, czyli o takim zimnym okresie, w którym szuka się z rozliczenia i kary. Jeszcze raz powtarzam. Instytucje, ludzie z instytucji, które zostały powołane w danym okresie lub funkcjonowały w danym okresie, normalni ludzie, którzy nie byli powiązani w ogóle z żadną polityką, przyszli do pracy, zostają teraz zwalniani tylko dlatego, że pracowali
dla nie tego pana, bo ten pan był zły. To powoduje, że nawet jeśli, zakładam, bo część z tych ludzi mogła nawet głosować na tą partię, na te partie, które wygrały. Ci ludzie są piekielnie rozgoryczeni. Tego będzie coraz więcej. Dlatego, że sama zasada, która jest przyjęta, żeby czyścić z przestrzeni tych, którzy funkcjonowali w jakimkolwiek kontakcie z tak zwanym PiS-em, tak? Bo to jest taka, jakby państwo PiS-u zostało wytworzone, więc to państwo PiS-u musi zostać zlikwidowane. To jest bardzo niebezpieczne, bo to jest 7 milionów ludzi, którzy zagłosowali, już nie mówiąc o tym, że paręset tysięcy, które funkcjonowały i pracowały w różnych instytucjach. To wyczyszczenie tego, i teraz pytanie, co to znaczy wyczyszczenie, i w jakiej formie, i w jaki sposób. No i teraz też się rodzi pytanie inne, bo mówi się o tej też anarchizacji państwa poprzez sprzeczne wyroki komunikaty różnych sądów, ale i komunikaty, poprzez komunikaty, poprzez nastawienie polityków, poprzez budowanie narracji. Ja mam wrażenie, że mamy teraz Polskę nowej koalicji, Polskę PiS, czy też w ogóle Zjednoczonej Prawicy, tak to nazwijmy. Mamy dwie polskie, może mamy więcej tych polskich, kto wie, każde się wykluczają wzajemnie między sobą, twierdząc, że one, jedna była bardzo dobra, a druga była bardzo zła, de facto nie była Polską w ogóle, była czymś innym. Czy znaczy każda strona powie i teraz, o drugiej to w ten nie grozi, sam sposób. W sensie, Polska teraz wewnętrznie jest państwem dość słabym, biorąc pod uwagę ten spór, i w sytuacji, której mamy przy granicy wojnę i zapowiedź, że w ciągu 3 lat mamy mieli wojnę. Sprawę też do załatwienia w Brukseli, nie tylko z KPO, ale też związane z tymi negocjacjami traktatowymi. No to teraz będziemy mieli mnóstwo problemów, wyzwań, które trzeba będzie rozwiązać. Ale to, że KPO, sprawa Brukseli, to jest wtórne. I teraz pytanie, co z naszym dalszym rozwojem, tak? Co dalej z naszym państwem? Najważniejsze to, co się dzieje w tym procesie, to to, że się osłabiło państwo, osłabiło się struktury państwa i rozdykotało się znowu Polaków, więc wracamy do kwestii związanej z federalizacją. No to może rozwiązaniem będzie przychylność Polaków na federalizację, bo skoro sami sobie nie radzimy, to niech nami ktoś zarządza. A może jest jeszcze coś innego? Skoro jeszcze raz powtarzam, cały czas mi się mówi dookoła, że za 3 lata będzie wojna. To jest już konkretnie się, za 3 lata już wskazuje się daty. To rozdygotanie państwa, rozdygotanie społeczeństwa, to do czego to jest przygotowywanie? Zamiast mobilizować się, budować się, wzmacniać się, to my znowu stajemy w sytuacji, w której rozpoczynamy wojenkę wewnętrzną, więc mamy komuś ułatwić, ma ten proces inaczej zafunkcjonować. W czyim interesie to znowu się odbywa? Czyli jeżeli jesteśmy pod jakąś strefą wpływu, zakładamy, a pan redaktor podkreślał, że ona jest ta lepsza, cywilizowana i bezpieczniejsza, to jeżeli w ramach tej strefy wpływu jesteśmy rozdygotywani, jeżeli gotujemy się wzajemnie przeciwko sobie, jeżeli nie ma reakcji, bo w normalnych warunkach ze Stanów Zjednoczonych, ambasador Stanów Zjednoczonych, w sytuacji takiej, która się dzieje, zwróciłby uwagę, powiedziałby, słuchajcie, no uspokójcie się, jesteście członkiem NATO, jesteście członkiem Unii Europejskiej, Bruksela by też powiedziała, słuchajcie, jesteście tutaj ważnym naszym członkiem, musicie się ustabilizować, polityka wewnętrzna i polityka w ogóle musi być stabilna, jesteście ważni dla nas, musimy znaleźć sposób, może okrągły stół, usiądźmy, porozmawiajmy. A Bruksela uczestniczy w podpalaniu, Stany Zjednoczone też nie, w żaden sposób nie reagują, nawet prezydent Stanów Zjednoczonych powiedział, że jest super w ogóle wszystko, fajnie, ostatnio przy jednym z pytań. To wszystko zaczyna pokazywać, że może chodzi o to, żeśmy byli tacy rozbici, tacy nie tożsami w swoich poglądach, w swoich oczekiwaniach. Może za mocno chcieliśmy się podnieść głowę i wartościować pojęcie suwerenności. Może znowu, tak jak przy wojnie na Ukrainie była nam zdefiniowana rola, to teraz będzie jakaś nowa rola, o której się dowiemy za 2 a może 3 lata, tylko żebyśmy, tak jak powiedziałem, znowu nie zostali gospodarzem konfliktu zbrojnego, bo leży to w czyimś interesie. To jest moja odpowiedź na to, co dzieje się obecnie w Polsce. Ja tego nie rozumiem, nie akceptuję, nie rozumiem polityków, bo polityka to jest umiejętność szukania kompromisów. Proszę Państwa, proszę mi znaleźć polityka dziś, polityka od prawa do lewa, który szuka kompromisu. My nie mamy polityków, my dzisiaj mamy napastników, którzy nie reprezentują w żaden sposób interesów Rzeczypospolitej, od prawa do lewa, jeszcze raz powtórzę, od prawa do lewa, bo to, że się wyciągnęło ludzi na ulicę, Marsz Wolnych Polaków, piękny marsz, piękne flagi, piękne pieśni,
tylko dlaczego próbuje się utożsamiać tych ludzi z panem Wąsikiem i Kamińskim. Ja tego nie rozumiem. Bez względu na to, co i jak politycy to rozgrywają, naprawdę na innych wartościach nie można budować. Czyli w ogóle jak pan ocenia to postępowanie PiS-u wobec Wąsika i Kamińskiego? Niezrozumiałe dla mnie. No bo oni właśnie ich bronią za wszelką cenę tak naprawdę. Niezrozumiałe. Znaczy, ja uważam, że... A według też naszego sondażu tylko 16% Polaków uważa, że powinni dalej być posłami. Dokładnie. To nawet nie jest elektorat PiS-u. Dokładnie. Czyli znaczy, ja uważam, że nawet w PiS-ie jest taki dysonans poznawczy i takie poczucie dyskomfortu, kiedy się na to patrzy. Ja uważam, że po przegranych wyborach trzeba znaleźć pozytywne mechanizmy, które będą budowały wspólnotę, a kwestia Kamińskiego i Wąsika zostawiłbym do kwestii prezydenckich. Niech prezydent chce, ułaskawia, ma do tego prawo, to jest głowa państwa, ja z tym nie dyskutuję, ale nie powinno się grzać tego tematu, bo on jest krótkotrwały i on jest dzielący znowu. Jeżeli partia polityczna traci władzę, chce ją odzyskać, a odzyskując no, musi mieć 40% w głosowaniu, to musi spowodować, że ludzie uwierzą, że zupełnie w innej formie, na nowych zasadach można zarządzać państwem, bazując na pozytywnych działaniach wykonanych, ale negując negatywne. Panie doktorze. O samo oczyszczenie partii. Ja czekam na partię, której lider powie, my się samo oczyszczamy. Zobaczcie państwo, do władzy przyszli kolejni, którzy chcą nas oczyszczać. Wy się zacznijcie oczyszczać sami. Dlaczego żadna partia polityczna, która nawet teraz rządzi, też poprzednia nie potrafiła się oczyścić. Obecne partie nie potrafiły się oczyścić. Dlaczego wy sami nie potraficie z własnych szeregów wyrzucić ludzi, którzy nigdy nie powinni u władzy wpływ, być? No? Ten spór wewnętrzny wpływa na to, jak my jesteśmy prezentowani za granicą. Już politycy Prawa i Sprawiedliwości porównywali nas do Białorusi, Polskę. I szanowni państwo, mamy też materiał z Przemysławem Czarnkiem, ponieważ wiemy doskonale, że Elon Musk zjawi się w Polsce niedługo w związku z obchodami upamiętniającymi tam tego, co się działo w Oświęcimiu. I Przemysław Czarnek nagrał taki oto materiał. Zaprosiłem Elona Muska, który przyjeżdża do Auschwitz na konferencję. Poprosiłem go, ażeby po tym wydarzeniu odwiedził naszych więźniów politycznych w Radomiu i przytułach starych. No, ci, którzy biegle władają językiem angielskim, dopatrzyli się jakichś nieprawidłowości w moim komunikatywnym angielsku. Kochani, if you wish, we can speak English. Wenn Sie möchten, wir werden mit Ihnen Deutsch sprechen. Se preferite, possiamo parlare italiano. Problem jednak w tym, że wy nie myślicie po polsku, nie myślicie kategoriami interesu narodu polskiego i państwa polskiego, co widzimy po tym tygodniu jak na dłoni. Ja, szanowni państwo, się tak trochę uśmiecham, bo ten film naprawdę, w sensie, no on jest niesamowity poniekąd, tylko niesamowicie pytanie jaki, bo tutaj Przemysław Czarnek ma jakiś swój apel do Elona Muska w związku z panem Wąsikiem Kamińskim i ze wszystkich tematów wybrał właśnie akurat Wąsika i Kamińskiego. No właśnie nie rozumiem. Znaczy... I politycy Prawa i Sprawiedliwości, też była pani Jurowa, czy Jurkowa, nie pamiętam dokładnie, komisarz europejska Jurowa. W polskim parlamencie właśnie tam Elżbieta Witek mówiła po polsku do niej, co się strasznego w Polsce dzieje. Później tłumaczono ją na język angielski od razu. I porównywano nas też do Białorusi w różnych zagranicznych mediach. Właśnie to robili to politycy Prawa i Sprawiedliwości, którzy przez 8 lat mówili nam wszystkim, że jeżeli ktoś jedzie na do Unii Europejskiej na skargę, to jest po prostu zdrajcą, targowicą i jest osobą w ogóle, która się wypisuje z polskości. No właśnie tego nie rozumiem. I teraz to jest kolejny paradoks. No tak, ale życia. Ten paradoks to jest, no, no nie jest pierwszy raz w Polsce, dlatego powiedziałem, no, to jest coś, co w moim przekonaniu dla Prawa i Sprawiedliwości zadziała bardzo negatywnie w przyszłości. Trzeba było odciąć się, trzeba było pójść do przodu, trzeba odciąć się od każdego, kto zostanie zidentyfikowany jako ten, który złamał prawo, bo budować silną partię i silną prawicę można tylko i wyłącznie wtedy, kiedy rzeczywiście pozbędziesz się tego balastu. Niestety PiS cały czas nie rozumie, że przegrał przez balasty, które ciągną. Znaczy, jeżeli ciągniesz ludzi, którzy są
podatni na różnego rodzaju zachowania patologiczne. Ja nie odnoszę się do Kamińskiego, Wójcika. Mnie to naprawdę nie interesuje. Wójcika, przepraszam. Wszyscy mylą w ogóle. Kamińskiego i Podzielę? Wójcika. Wójcika. Pamiętam, tak. Profesor Rosati cały wywiad mówi Wójcika. Nie. To bardzo przepraszam. Przepraszam rodzinę i pana Wójcika. Pokazuje, powiedziałbym, sami to, jak ludzie w ogóle... Znaczy, ja już jestem zmęczony tym. W ogóle... Nie, ale to zostawmy to na chwilkę. Zostawmy tych ludzi. Jeżeli prezydent chce ułaskawić, to niech ułaskawi, niech przerwie ten teatr, bo on niczemu nie służy, a na pewno w moim przekonaniu w dłuższej perspektywie nie służy Prawu i Sprawiedliwości. Znaczy, jeżeli Prawo i Sprawiedliwość chce budować siłę, to nie w taki sposób i na pewno nie w taki sposób, jak profesor Czarnek teraz próbował się komunikować. Znaczy, co za kompleksy trzeba mieć, żeby do Maska próbować lecieć i się komunikować z nim. No bo ma Platformę X, tak, Twitter. Ale słuchajcie, no nie wygłupiajcie się, politycy, naprawdę. Co obchodzi Maska, jakiś kraj w Europie Środkowo-Wschodniej, który zachowuje się irracjonalnie? Ponoć jesteśmy sercem Europy. To na pewno, szczególnie u niektórych to dużo tych pustych serc. Zostawmy to. Niech partie polityczne, tak jak powiedziałem, zajmą się oczyszczaniem własnych szeregów. Jeszcze raz, jesteście bardzo chętni do czyszczenia ludzi zwykłych, z miejsc ich pracy, do wyrzucania, do ograniczenia, do czegoś, co nazywacie wygładzaniem. To jest w ogóle, to są w Komisji Europejskiej, pamiętam, któraś tam z pań powiedziała, czy w Parlamencie Europejskim, że Polskę trzeba zagłodzić. Teraz też będziecie chcieli zagłodzić tych, którzy w waszym przekonaniu zarobili nieuczciwie. Problem polega na tym, że tych, nawet niech będzie 1000 osób, które ograbiło państwo polskie, które powinniście posadzić do więzienia, to ich posadźcie. Ale nie dręczcie, nie zadręczajcie zwykłych ludzi, którzy pracowali w różnych instytucjach, w różnych spółkach, nawet jeżeli to były spółki Skarbu Państwa, zwykłych ludzi, którzy normalnie tam funkcjonowali, bo to jest straszne, co jest robione i co do czego się przygotowujemy. To jest hańs bardzo niebezpieczny. PiS niech zajmie się oczyszczeniem własnym, wyrzuceniem tych, którzy nigdy nie powinni się w PiSie znaleźć, bo przez to nie wygrali wyborów po 8 latach. Tak samo Platforma, tak samo Trzecia Droga. Mam nadzieję, że Trzecia Droga jest na początku, więc może jeszcze nie ma kogo wyrzucić, ale PSL czy Lewica. Naprawdę są ludzie, którzy nigdy nie powinni funkcjonować dalej w polityce, a są ciągnięci przez swoich. Te kliki trzymają i te kliki dzisiaj będą ustawiać kolejnych na kolejne stanowiska. Łatwo się ścigaj nie swoich, a zacznijmy ścigać własnych i oczyścić to, co jest wewnątrz polityki. Ta polityka by była zupełnie na innym poziomie. Tylko w kontekście tego wszystkiego, co się też dzieje, no to mówiliśmy o tym, jakie wyzwania stoją przed państwem polskim. Mówiliśmy też o tym, że cały czas jesteśmy krajem poniekąd trochę na dorobku. Jesteśmy państwem, które się rozwinęło w ostatnich latach dość znacząco, natomiast nie jest państwem... Jesteśmy państwem, które żyje na takim poziomie, jak mam wrażenie, chciałaby większość narodu, czy praktycznie cały naród. Ale żaden kraj, jeszcze nam trochę państwo tak nie brakuje. Funkcjonuje. Oczywiście nie do końca. Ja wiem, że to jest też życzenie, takie myślenie życzeniowe, tak, żeby żyć na jakim poziomie, ale ja tu mówię o takiej czystej statystyce porównywania średniej, na przykład nawet nie PKB per capita, jeżeli chodzi o wartość nominalną, ale pod kątem siły nabywczej ciągle ona jest dość znacząco niższa. To 1/4, 1/5 niż Europa Zachodnia. Ale słuchajcie, drodzy państwo, my naprawdę żyjemy w nadzwyczajnych czasach dla nas. W historii Rzeczypospolitej nigdy nie byliśmy tacy bogaci, jacy jesteśmy. Przestańmy rozpaczać i stękać nad tym, czego jeszcze nie mamy. Problem polega na tym, że my, mając ten potencjał rozwojowy, my się kapitalnie sami niszczymy i dokonujemy destrukcji. Ja powiedziałem, Ukraina i to, w jaki sposób weszliśmy w konflikt, który na Ukrainie się odbywa, odebrała nam ogromny potencjał rozwojowy. Ogromny potencjał rozwojowy. To, w jaki sposób funkcjonujemy w Unii Europejskiej, to jak oddajemy prawo do podejmowania decyzji, jak ograniczamy swój potencjał przez takie zachowanie z jednej strony komiwojażera, z drugiej strony takiego sługi, który reprezentuje i zupełnie inne interesy, to jest dla mnie niewyobrażalne. Tak jak powiedziałem, dzisiaj przytaczaliśmy to stanowisko konwentu ambasadorów, którzy odbierają Polsce prawo do wyliczenia kosztów wojny i reparacji
I ci ludzie byli ambasadorami Rzeczpospolitej, reprezentowali, ambasador miał reprezentować interesy Rzeczpospolitej, a jak ja widzę to stanowisko, chociaż ono nie jest podpisane, więc nie wiem, kto z tych ambasadorów zgadza się lub nie zgadza z tym stanowiskiem, ale mam nadzieję, że jeśli nie zgadzacie, to usuńcie to ze strony konwentu ambasadorów, bo aż wstyd jest to czytać. Uważa pan, że to jest w ogóle realna sprawa dzisiaj, reparacje od Niemców? Czy jest w ogóle możliwe do wyegzekwowania też w świetle prawa międzynarodowego? Dla godności Rzeczpospolitej i Polaków to jest bezwzględnie warunek, żeby umieć po pierwsze postawić tego typu roszczenie. A co jeżeli świat zachodni i też sami Niemcy pytają nas, Polacy, dlaczego robicie to po ponad 30 latach? Po tym, jak odzyskaliście niepodległość. Dlaczego przez 30 lat nic o tym nie mówiliście, podpisywaliście różnorakie umowy? Bo przez 30 lat dbaliście Niemcy o to, żeśmy byli skolonizowani i pracowaliście i pracujecie dziś nad tym, żebyśmy w ogóle... Pytanie, czy to będzie argument przekonujący i zrozumiały to, dla świata zachodniego. Ale mnie to interesuje. Dla godności człowieka wstanie i powiedzenie potrafię. Nawet ofiara, jeżeli spojrzy w oczy komuś, kto krzywdę tej ofierze zrobił, i potrafi powiedzieć albo wykrzyczeć swój ból, buduje inne wartości w tym człowieku. Tylko my funkcjonując w świecie zachodnim, też musimy rozumieć percepcję i rozumowanie tego świata zachodniego. Ale to, powiem to, że to po to są media. A Niemcy, jeżeli nie będzie żadnego wiążącego wyroku, ani niczego innego, ani też presji, no dobrze, to nie wypłaca nam ani złotówki. Ale przepraszam na emocje, ja bym wynajął największe agencje prawne ze Stanów Zjednoczonych i z Izraela. Ci są najlepsi. I niech idą przeciwko Niemcom. I niech Niemcy też wynajmują swoje kancelarie. Przestańmy się wygłupiać i zastanawiać, kto co o nas pomyśli. Przestańmy zastanawiać się, czy to wypada, czy nie. Jakoś im 39 nie zastanawiali się, czy im wypada przyjść i zdemontować nam naszą przyszłość i doprowadzić do sytuacji, kiedy 6 milionów Polaków zginęło. Zdewastować nas po wojnie. Rosja też, Związek Radziecki też się zastanawiał, czy to wypada, czy nie. Nikt się nad niczym nie zastanawia, swoją politykę się prowadzi, Stany prowadzą swoją, Niemcy swoją, nikt na to nie patrzy, jak chcesz, to zrób. Izrael się nie ogląda dzisiaj na cały świat w sytuacji, kiedy niweluje zagrożenie dla siebie fundamentalne, czyli Hamas. Ja mogę zgadzać się, nie zgadzać, ale ja szanuję za tą postawę, znaczy państwo broni się, broni swojego narodu, ja nie muszę jeszcze raz powtarzać się z tym zgadzać. Ale ja uważam, że tego typu postawa jest bezwarunkowa. Panie państwo doktorze, buduje własną siłę wtedy, kiedy potrafi się sprzeciwić całemu światu. Jeszcze w kontekście tego, co się, powiedzmy, może zadziać w najbliższej przyszłości. Mamy dla państwa przygotowany jeszcze materiał z panem Szczuckim, który jest aktualnie posłem Prawa i Sprawiedliwości, który właśnie mówi o tej sprawie związanej z TVP, z Polskim Radiem. Teraz się powinno to państwu wyświetlić. Postawienie mediów publicznych w stan likwidacji jest nielegalne. Tak orzekł dzisiaj Sąd Rejonowy w Warszawie w stosunku do Polskiego Radia. To oznacza, że pani prezes Agnieszka Kamińska jest legalnym prezesem Polskiego Radia, a legalną radą nadzorczą jest ta wybrana przez Radę Mediów Narodowych. Panie pułkowniku Sienkiewicz, panie ministrze Bodnar, to czas, żeby zabrać komisarzy politycznych z Polskiego Radia, z Telewizji Polskiej SA i przywrócić tam ład prawny, przywrócić tam praworządność. To był Krzysztof Szczucki. No i właśnie, ta sprawa, jeżeli chodzi o TVP i Polskie Radio, jest cały czas żywa. Wielu osobom się już wydawało, że szachmat po tym, jak postawiono w stanie likwidacji te obie spółki. No tak, ja mówię, jak się wydawało, tak, jaka będzie rzeczywistość potem, jak zatytułują sądy, jaka będzie rejestracja nowych zarządów. A mówiliśmy dziś i teraz. Jaka też będzie kwestia związana z tym, że na przykład według konstytucji to KRRiD wybiera zarządy spółek, według PiSu wybiera Rada Mediów Narodowych, a według koalicji może minister. No dobrze, za 6 miesięcy możemy zupełnie zobaczyć inny obraz. Czy z tego, co ja rozumiem, to KRS kwestionuje, no bo jest to niezgodne z ustawami. Koalicja wykonuje te działania, no bo wie, że uchwalenie ustawy nawet najbardziej zbliżonej do oczekiwań drugiej strony i tak będzie zakwestionowane, no bo druga strona pilnuje własnego interesu. Wszyscy już dawno zapomnieli o tym, co jest rzeczywiście interesem Rzeczpospolitej. Dla mnie to przeraża komunikacja polityków, którzy mówią na przykład, że wyrok sądu, a to nie ma znaczenia już teraz, albo likwidator, no i tak sobie dalej działa. Znaczy, jeżeli
coś jest nielegalne i dalej podejmuje decyzje i dalej realizuje działania, i to, a prawnicy mówią, że to w ogóle też nie wpływa na ważność umów i decyzji tego człowieka. Proszę Państwa, my żyjemy w jakimś absurdzie prawnym i nie to, ja pominę kwestię teraz telewizji czy radia. To jest dziwny świat, który sobie wytworzyliśmy, który prawnicy nam wytworzyli, w którym można kogoś powołać, a w rzeczywistości go nie powołać, a potem okaże się, że jego działania, bez względu na to, czy został powołany, czy, i tak, czy nie, to i tak ważą albo nie ważą w zależności od tego, jaka jest intencja, czy interes czyjś reprezentowany, że nagle można coś likwidować i nie likwidować, można coś podpisywać, może podpisać ktoś, kto jest do czegoś upomnomocniony, a i tak są skutki prawne tego. Znaczy, ja nie wiem, ale wobec mnie jako normalnego człowieka nigdy tak prawo nie działało. Znaczy, gdybym ja podpisał coś w imieniu kogoś, kogo nie reprezentuję, to ja bym został aresztowany, wyprowadzono by mnie. Gdybym podawał się za kogoś innego niż jestem, dostałbym za to karę. Znaczy, do jakiego stopnia absurdu myśmy doszli? No i właśnie, panie doktorze, przykład idzie z góry. I teraz patrzą na to obywatele, na to, jak politycy obu partii tak praktycznie traktują się trochę jak śmiertelni wrogowie, biorąc pod uwagę tą walkę przykład, prawną. Ja bym dzisiaj sobie ogłosił się, że jestem premierem i na przykład wydał jakieś decyzje w tym zakresie, to co? To może to one są ważne. Jakby pan większe, to by się może panu udało coś tym znaczy premierem. Nie, chodzi o to, że tak one by były ważne, bo ja się obwołałem k premierem, albo stwierdzam, że prezydentem jestem. No, no państwo, tak przy okazji, jak różne rzeczy można zmienić już teraz i można i powiedzieć, że się jest, że płeć można zmieniać, można, no to można wiek może zmienić, może ja mam, może ja stwierdzam, że mam na przykład 70 lat, jestem prezydentem Rzeczypospolitej i wydaję jakąś tam decyzję, prawda, w tym zakresie. To jest, państwo, ja wyśmiewam to, ale to już jest, dla mnie to nie jest kwestia zrozumienia lub niezrozumienia, tylko próbuję pokazać, że doszliśmy do stanu, w której nic nie jest prawdziwe, nic nie jest rzeczywiste. Dlatego jak pan rektor mi coś mówi, że coś będzie albo nie będzie, albo wypada, to wszystko jest tak umowne. Wszystko zależy od tego, jak... teraz była też pomysł chyba Bosaka, tak, że wybierzmy jeszcze raz Trybunał W ogóle reset konstytucyjny. Reset konstytucyjny. Znaczy i prezydentowi Rzeczpospolitej to się podoba. Ja bym chciał też mieć na przykład reset w różnych obszarach swojego życia. Nagle po prostu zresetujmy. Bartoszewicz sobie zresetuje rzeczy, które są dla niego wygodne. Politycy potrafią wymyśleć... Znaczy ja nie kwestionuję, że w tej sytuacji chyba tylko i wyłącznie nas reset czeka, jeżeli w ogóle. Tylko mi chodzi o to, że ja się obawiam, że jak my zrobimy teraz reset, to za 10 lat znowu następny reset zrobimy, bo znowu komuś coś nie będzie odpowiadało, że jak my się nie ustatkujemy, jak my nie usiądziemy do tego stołu, nie spojrzymy sobie nawzajem, przestaniemy siebie obrzucać, obrażać, zwalniać, wyrzucać. Proszę Państwa, najbardziej brutalnym wobec Polaka jest drugi Polak. Jak ja widzę, w jaki sposób nowi namiestnicy przychodzą i wyrzucają innych ludzi, a potem, i to było za każdej partii. Ja mam 50 lat, ja widziałem, drodzy Państwo, zmiany władzy przez ostatnie 25 lat i to uczestniczyłem, widziałem bezpośrednio i ludzi wyrzucanych i zatrudnianych. To jest tak podłe, w jaki sposób wy jesteście brutalni wobec swoich rodaków. Znaczy, to jest tak obrzydliwe i potraficie to uzasadnić, ubrać w piękne słówka. Tak samo i teraz. Bijecie się ze sobą, nie zastanawiając się, jaki to koszt społeczny w tym zakresie. Gdzieś w takiej instytucji, w tym radiu, w telewizji są normalni ludzie zatrudnieni. Oni mają swoje rodziny, oni mają swoje kredyty, oni mają swoje rachunki. Oni dzisiaj drżą i nie wiedzą tak naprawdę, co będzie ich przyszłością. A ktoś się bawi, bo on stwierdzi, że on będzie prawdziwą Polskę budować. Tak jakby do tej pory ta Polska była nijaka. Drodzy Państwo, jaki zaborca, jaki wróg musi wejść na teren Rzeczpospolitej, żeby was wszystkich uspokoić nagle. Czyli, że, chociaż pewno nie wiem, czy tak by się uspokoiło, bo pewno połowa by zaraz się przeflancowała i uznawała, że będzie z tym zaborcą, a tego, co druga połowa by traktowała, że uważa jest... Uważa pan, że CPK, elektrownia atomowa, te wszystkie inwestycje powstaną? Znaczy, ja mam nadzieję, że politycy odłączą się od takiego głupiego kanału, w który sami się pakują i uważają, że tylko jeden kierunek działania i wszystko, co było PiS-owe, jest złe. Jeszcze raz powtarzam, nawet jeżeli byli ludzie, których należałoby ukarać, to trzeba ich ukarać, ale
uznawanie, że 8 lat jest do niczego i nic się tam nie stało, albo co zostało zaplanowane jest beznadziejne, to jest absurdalne. No to w takiej logice to od 1966 roku moglibyśmy różne rzeczy znaleźć, które nam się nie podobają i niszczyć, i budować, i zabraniać komuś, i znaleźć w historii każdego z nas dziada, pradziada, który zachował się niepoprawnie wobec Rzeczpospolitej. To jest, znaczy, stawianie i żonglowanie przyszłością Rzeczpospolitej i bawienie się, mówienie, że coś jest nienależne albo nie z tej strony przyszło, to zmieńcie sobie nazwę, nie nazywajcie sobie CPK, nazwijcie sobie to własną nazwą Europejskie Centrum Komunikacyjne w Polsce, może wam łatwiej przełkniecie przez tego typu nazwę, na elektrownię atomową, jeżeli ona została, to nazwijcie ją inaczej, ale zróbcie to, znaczy zróbmy to, bo to jest fundamentem bezpieczeństwa, tak jak CPK jest fundamentem bezpieczeństwa realnego Rzeczpospolitej. Bez tego centrum komunikacyjnego my nie pierwszy raz w historii nie wykorzystamy swojej lokalizacji. Zawsze na nią narzekaliśmy. Bez elektrowni jądrowej, to nie jednej, nie zabezpieczymy bezpieczeństwa gospodarczego w miarę taniej energii, stabilnej energii. Bez portu kontenerowego, nazwijcie go jak chcecie. Niech on będzie balonem latającym, niech będzie cudem, który sobie ubierzecie w swoje kolory, serduszkiem, który na Świnoujściu postawicie. Nazywajcie go jak chcecie, ale zróbcie to. Tylko nie przypisujcie rzeczy, które mają charakter strategiczny do danej partii politycznej, bo to jest z punktu widzenia Polski i z punktu widzenia Polaków najmniej istotne. Zróbmy to.